W szpitalu może działać poczta. Taki to w ekspresowym tempie. Przesyłki trafiają z jednego miejsca w drugie w zaledwie kilka chwil. Wszystko za sprawą poczty pneumatycznej, która wraz z modernizacją bloku operacyjnego stała się jedną z ważnych części zmian w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Ale to nie wszystko. Placówka dzięki unijnemu wsparciu może także pochwalić się nowym systemem zarządzania lekami. Materiał przygotowała Magda Sincewicz. 20 milionów, wiele do zrobienia i zaledwie kilka miesięcy pracy. I to przy wciąż działającym oddziale. Tak w skrócie wyglądała metamorfoza w jednym z największych szpitali w naszym regionie, do którego trafiają dzieci z całej Polski. Projekt składał się z trzech zadań. Jednym z największych jego zadań była właśnie modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego. No, poprzednio blok. Hmm, jako, że pochodził już z lat 90., no niestety jego instalacja, infrastruktura no, nadszarpnięta została zębem czasu i już nie wszystko działało tak jak należy. Teraz zmiany, których dokonano pozwolą na dostosowanie się do najnowocześniejszych standardów medycznych. Nowy sprzęt i wnętrza są nie tylko istotne dla zespołu, ale także dla małych pacjentów i ich bliskich. Pięć głównych sal operacyjnych. Mamy również salę na ósmym piętrze, tam znieczulamy najmniejszych pacjentów, 3 kg mniej, to są wcześniaki, wyjątkowo małe dzieci, wyjątkowo trudne pomimo naszego doświadczenia i predyspozycji. Mamy również sale operacyjne na poziomie zero. tam też wykonujemy podstawowe zabiegi operacyjne. Jak Państwo widzicie, rozwijamy się. Dla pacjentów, ale też samych siebie, bo dzięki temu poprawi się ergonomia oraz bezpieczeństwo pracy personelu medycznego. A to przecież ma bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości oferowanych świadczeń medycznych, jakości, a także szybkości działania. Zupełnie inny sposób komunikowania się oddziałów ze szpitalem. Niepotrzebny już jest pracownik, który przemierza wszystkie piętra naszej placówki, żeby dostarczyć próbki z badaniami do laboratorium. Taką urnę z próbkami wkładamy do, do początku systemu. Poczta rurami podróżuje kilka sekund do laboratorium, za chwilę wraca i tak naprawdę cała procedura trwa zaledwie kilka minut. Minut, nieraz przecież tak istotnych dla ludzkiego zdrowia czy życia. A liczba badań, jakie wykonuje szpitalne laboratorium, sięga rocznie nawet pół miliona. Teraz ten specyficzny system pocztowy połączył laboratorium z wszystkimi piętrami szpitala.